Hello, hello, witajcie, lecimy z Metro Exodus, Sam's Story, jest to drugi odcinek i ogólnie z dodatku. I też właśnie będziemy kończyć tą gierkę, bardzo możliwe, że dobre i złe zakończenie, ale to się wszystko jeszcze okaże. Ogólnie jest kapitan i ogólnie przyjechaliśmy do Toma. Tom jest to taki, nie wiem jakby to, jestem jego negocjatorem, bo tak powiedział to właśnie kapitan. No i kapitan powiedział, że łódki takiej dużej im nie odda, że mamy detonator i mamy po prostu wyburzyć, bo nas po prostu nie przeszukają, a jego będą przeszukiwać. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy, nie? Na razie tylko taki był temat. Czyli będę możliwe, że mógł zdetonować, albo nie, bo tak mówię, że zależy ode mnie. Ale zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijało. Więc mamy ten detonator, właśnie tutaj nam postać główna pokazuje, a my idziemy z kapitanem właśnie do tego Toma. Bo kapitan ogólnie był w porządku, mówi, że darzy mnie sympatią, ponieważ właśnie jak go zauważyłem, opuściłem broń, więc nie byłem jakoś przygotowany, żeby poszczelić niego, tylko po prostu byłem w porządku w porównaniu z nim. I właśnie chcę, żebym po prostu zrobił to, co on uważa właśnie kapitan za słuszne. Czekajcie, o ten okręt chyba chodzi. Hello? Dalej, kapitanie, idziemy. Jak tam? Nie jest ci zimno w łeb? Se hełm załóż, albo czapkę, jak twój kolega tam ma. Tamten. Co tak cicho? O, mów coś. Bo tak spojrzałeś na mnie, to... A. Nie spieszy. Zначала puszku i karmany pokaży. Co za hiernia tu tworzy? Руки! Смотрю, новенькие у вас. Так точно. Прошу прощения, товарищ капитан. Очень рад вас видеть. И я тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. Właśnie, i on nawet kapitan mówi, że on będzie przeszukiwany, ja nie, bo jestem negocjatorem właśnie tego Toma, więc ja mam ten detonator przy sobie, jakby mnie po prostu teraz obadali, przebadali, no to by zauważyli, że coś takiego mam jak detonator. Że mówię, że w tej łodzie to są kurde normalnie beczki, chłopacy tam przynieśli, że w razie mówił, że jakbyś złapany, to po prostu myk i po wszystkim, nie? I to trochę jakby ten Tom to jest troszeczkę inaczej nastawiony, bo to może być kolejna wojna atomowa czy coś takiego. Przez to kapitan nie chce, żeby tej łodzi się dało komuś innemu. On nie chce, on mówi, że kiedyś już miał zatopić tą łódź gdzieś w morzu, ale po prostu jakoś nie mógł. To jest właśnie ten cały Tom, nie? Ty думаешь, a może ty i praw. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. I też mówił kapitan, po którym się wszystko przypomina, to wam od razu mówię, że jeżeli bym zdetonował tą łódź, to jakby tracę bilet do domu, że już do domu nie wrócę przez to, nie? No mnie w morze też lepiej stanie od ciebie, a podalsze. Kto tam nawala? Kto tam wjechali? Rebelianci czy co? O, ten został poszczelony. Kto to jest za jeden? Opowiadaj. Klim. Всем na bortu внимание. Вы окружены. Wychodzicie bez оружия i z podnietymi rukami. Kim jest Klim? Klim? Co to znaczy? Ja ciebie опередил, вот что это значит. Думал, я не допру, что ты меня слить решил. Я по-твоему слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пёс. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал, но ты себя послушай. Сияющий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на понт взять и сам в белом остаться. О, właśnie o to chodzi. Да если не стрелять, всем на твою пушку. To cały świat właśnie będzie miał dla siebie. Понял? Ну я порожня гнать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстабен коксака. Więc co robimy teraz? Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Ale czemu kapitan daje właśnie jemu ten okręt, to ja nie wiem. Pewnie może było gdzieś fabula, ja tak... No nie kumam. Do czego tu doszło? Tom, jest plan. Wy ich odwlekajcie, a ja po cichemu wybieruś i odkryję wrota. U nich stolka ludzi, że jedyny szans nie popadacie na glaza. To jakiś on mówi w ogóle ten narrator, w ogóle nasza ta postać, nie? Tak we filmach angielskie, zagraniczne filmy jest niekiedy polski narrator, że właśnie tak komentuje. Dobra, lecimy dalej, nie? Bo na razie kapcenkowo trzeba działać, gameplayowo. Dawaj, dawaj mi tu broń i letymy. Dawaj, kapitan, chodź ze mną i Tom, letymy wszyscy w trzech, dawaj. Więc co sam? Wzajemnie! Mam nadzieję, że do zobaczenia. Bo to nie wiem, czy to każdy będzie w inną stronę, czy jak to będzie. Mamy broń i dobra, gdzie mam napierdzielać? Proszę mi powiedzieć, czy tu, czy do góry, czy tu? Jak mapka się prezentuje w tym kierunku, no to chyba... Nie no, tu raczej... Raczej nie. Więc albo na zewnątrz, albo tędy. O! Zapasy żywności. Żywności, smakołyki, jakieś elementy, które są potrzebne właśnie. Tutaj coś znajdę. O, przeładowaj, myk. Dobra. Dobra, i co tu możemy skompletować? Jakieś apteczkę, amunicja, jak najbardziej. Tyle, ile jest dostępnej. Tu już nic, tu. Wszystkiego muszę sobie zrobić, to czemu by nie wyczyścić? Mogę? Mogę wyczyścić, jak najbardziej. Dobra, troszeczkę ulepszmy sobie. To też sobie ulepszmy, jak taką mamy oczywiście możliwość i do tego oczyść ładnie cały. Tyle możemy, więcej już nie mogę. Dobra, no i bym miał w miarę przygotowany temacik. Więc dobra. Ty, gdzie mam biec w końcu? Może tu jednak tymi drzwiami. Jednak nie. No do góry nie chcą mnie przepuścić. Tu blokują. No według mnie tędy, nie? O, czekajcie, tu coś jest. Tylko, że mam mam. No i elegancko. Gdzie ja mam iść teraz? Tędy czy tamtędy? Sprawdzę najpierw tutaj to położenie. Hello, boy! Co tam powiesz? Nie spodziewałeś się tego, nie? Ale porobieni, kurde. Dobra, zbieram to. Amunicji już tam nie rozbrałem, tych broni ani nic. Tylko po prostu lecę przed siebie. Tamten jest jakiś z noktowizorem? Nie, z tym. Co ja mam? Zawsze te mylę słowa. To mnie nie widzi? Z jakimś karabinem snajperskim. O, ten ma więcej troszeczkę, to bym sobie wziął. Przeładuj sobie. Dobra, i teraz chyba do środka mam wbić, co nie? Wchodzisz, no to wchodź. Otwieraj drzwi i wbijamy do środka. Może taki odcinek dzisiaj taki z noktowizorem, co wy na to? Jeszcze jeden tu gdzieś był, chyba zeszedł na dół, nie? Bardzo realne. Okej, tam na dole jest jeszcze. Wow, hej! Bez takich. Słychać gdzieś, chodzą tutaj po drabinie gdzieś. Hehe! Porobione. Ale mi się wydaje, że tak są jeszcze tutaj gdzieś. O właśnie, tu gdzieś biegnie. O, bym musiał sobie naładować. No to widok się trochę wykończył. O kurde, ten tu wbiegł. Dawaj, ładuj i napierdzielamy. Patrz, nie wie co jest grane. Łowca głów, osiągnięcie, elegancko. O. Jednak dobry ze mnie łowca. No wyjdź! Gdzie tam się ukrywasz? No bym musiał iść z innej strony, bo kurde gościa nie zauważę w inny sposób. A mogę coś tutaj aktywować czy coś? Mogę. To zróbmy w tym czasie. Buongiorno, messie. Rozbrój. I dalej gdzie? O! Czekaj, bo mnie zablokowało coś. Napierdzielają we mnie. Tam do góry jest. Ładnie. Zmieniamy sobie... Może teraz na taką broń, co? Ciekawe jak ta będzie strzelała. O, tutaj mogę wyjść normalnie? Pewnie. Ile szafek do przeszukania. Ło kurde. O, no na pewno wszystko się przyda, ale zapasy, kurde, jak konkretna wojna, nie? Wszystkiego mamy do dyspozycji. Także widzę, że musimy być elegancko wyposażeni. Jeszcze tutaj znajdę. Tutaj, proszę bardzo. Jaki znalazłem bunkier. Dawaj, one shot i... Headshoty będę strzelał. Hehe. A fajny ten pistolet, taki USP-sik mi się przypomina. Dostał w opetynę. Okej, gdzieś tam na dalszy dystans. Okej, on tak potrójnym strzela według mnie. Weź sobie wszystko co mają. I do przodu, do przodu. Plecy mi ktoś robi? A podejdźmy, zróbmy tak. Nie ma przewrotów żadnych. O, coś ktoś tu rzucił. Jakieś fajerwerki, kurde. Myślisz, że jesteś gotowy? Teraz uważaj, co będzie. Pam baram pam baram pam 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 baram pam baram pam pam. Do przodu biegnę, nie patrzę za siebie. Buongiorno, messie. Dostał łepetynę, poszedł nyny. Ty się jeszcze obudzisz, ale mnie już nie będzie. Już będzie po wojnie tutaj. A ty niestety już... Nic z tego nie będzie. Apteczka. Niebezpieczni. O kurde. Gdzie ja trafiłem, kurde? Na takich zbuntowanych. Okej. Ładnie. Dobra, naładuj se. Noktowizorek. Musi być. Co pacany? Jakie pacany? Pacany i kij. Przeładuj sobie. Bez przybliżania tam jedzie. Na grubo. Na pamięć już gram. Okej. No i cały czas była przed ciebie. Tutaj nie widzę jakiegoś innego na razie sposobu przedostania się. Także spoko. Ty coś masz? Pewnie, że masz. Na dół. O, trochę duży teren. Trochę mi się nie podoba. Gdzie mam biec? Gdzie? Piepielnica. Pewnie gdzieś muszę się wdrapać, ale jeszcze tak się rozglądam. Chodź w łepetynę dostaniesz, ej. Dobra. Jednak zmieniam broń. Ile tu tych potworów? Może ja mam z nimi stoczyć walkę? Dawaj, 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 kurde, dowal go. Co on będzie się rzucał na nas? Dawaj tam, grubo z nimi. Co będziesz rzucał we mnie? No, zapraszam, póki jestem rozgrzany. O, tutaj nagle się otworzyło przejście. Bywaj. Jestem rozgrzany, nie powstrzymacie mnie. Za to za tymi drzwiami jest ktoś, kto może mnie powstrzymać? Tutaj nie wejdę, bo jest zablokowane, okej. Pootwieraj, kolego. Różne smakołyki. Szafki też jak najbardziej, czemu nie? Warsztat. Apteczka się przyda, naboje... Naboje na razie w sumie jest good. Mołotowy, elegancko. Ło, tutaj ile mam wyposażenia, proszę bardzo, nie? Jak jest taka możliwość, to montujemy sobie jak najmocniej. Okej. I sobie wybierzmy tak w razie czego, czekajcie, to. Mołotow i nożyk. No mołotów sobie przygotujmy. Będziemy rzucać w nich. I sobie naładuj lampeczkę, póki jesteśmy w dobrej pozycji, gdzie nas nikt nie widzi, także możemy sobie naładować. I dalej chyba tędy. Czekajcie, jak to było? Tu? Czy ja tutaj weszłem? Nie, chyba nie. Nie miałem jak tu wejść. Trzeba zejść. Macie tutaj mołotówki. Specjalnie zrobiłem. Kurde, nic nie widać. Tyle tych płomieni. Gdzie się zakradacie? Dobra, ładuj. Jest dobre miejsce tutaj. Nie zauważycie mnie tak wcześnie. Tamci kurde kolejni przypływają. Dawaj, 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 dawaj. Wiesz co ma? Dwóch naraz. Dobra, ci już nie wstaną. Natomiast tutaj coś... Co ty robisz? Co ty? Oj, 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 nawalają z różnych stron. Czekajcie, pomału. Daj mi się to... Daj mi zobaczyć najpierw. Dobra, tego nie ma. Kolejny, gdzie? Tu gdzieś strzela. A tu mogę się jakoś przedostać? Jasne. Dobra. Zdjęci. Kurde! Ej, no bez takich. Bez takich mi tu. Myk. I tu gdzieś jest jeszcze jeden. Ło, wybuchło. Ładnie. Dobra, dalej gdzie? Tutaj będę mógł wejść. Przeszukaj ich. Gdzie się chowasz tam? Myk, porobieni. Dawaj tu do środka. Gdzie przemieszczamy. Myślałem, że te beczki wybuchną, to ja akurat nie. A szkoda. Hehe, i co ty, gościu, nie spodziewałeś się mnie, co? Niebezpieczni, kurde. Gdzie jeszcze są? Gdzie? Naładuj mi, bo się trochę kończy. Okej. Może być. Skąd nawalacie? Tam gdzieś z góry? Nawalają z góry. No właśnie tam. Dobra, pokonany mołotowem. Teraz musimy poczekać. Co tam jeszcze strzelasz jeszcze? Czy to kolejny przyszedł? O! Mogę postukać. A czemu mu to? Jak dobra, jak rzuciłem, no to dobra, ale chciałem nożykiem. Pokaż, czy mogę sobie zrobić apteczki, bo trochę wykorzystałem ich. Mogę jak najbardziej. Trochę nożyków narób i by było na razie w porządku. Więc okej. Zapisik wszedł. Sobie wezmę, co tu masz? A weź sobie wezmę jakiś magazynek. Czemu nie? To Klim, ty krepki bastard. No, twardy, twardy. Dobra, wbijamy do środka. Ale właśnie, który to był ten Klim? Nie mogę sobie przypomnieć. Czy w ogóle się z nim spotkałem tak twarzą twarz, czy tak nie do końca? A więc to ty, ta? Tak cię nie kojarzę zbytnio. Ty jest zwier, no ciebie nada sudić jak kryminał. My wyszyjemy buntowników w naszych krajach. Диспетчерская, ситуация под контролем. Черт, Сава, не режь люк, скорее открывай ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Nadal, kurde. Trzyma poziom do końca, widać. Ale tak się nie odwracaj, bo on ci zaraz może zrobić plecy. Niby ranny, a za chwilę coś wykorzysta. No właśnie, i nagle się podniósł, no. Nie odpuści. Ten siekierą, tym bronią walczy, no. Popsuł. Kurde, walka napięta. Nie odpuszcza jeden do drugiemu. Będzie tam do końca walczył. No raczej teraz Tomowi nie chcę spojrzeć w oczy. Bo to tak, że był z nim koniec i tak. O, jeszcze mnie zranił, kurde, nie no. Sam nie pozwól na to. Ło, to było to uderzenie, czy dopiero początek uderzenia? Weź go tam, no, pierdyknij szybko. Myk. Game over. Nic dalej nie podziałasz już. Ale patrzcie, jeszcze będzie. Puszczaj mnie. Bywaj. Dawaj, podnoś się sam. Widzę, że z tobą też nie jest dobrze. Jesteś zraniony. Trzeba cię opatrzeć. Dokładnie. I odpływają, a mnie co zostawiacie? Ciortowa lotka. Sam, para! Ja ich w centralnym postu zadrają. Zamknąłem sterowni. No kapitan był w porządku, ale kapitan jest chyba na tym okręcie. Aha. Czyli... Rozumiem, no. Czyli musimy teraz wybór, aby zdetonować albo nie zdetonować. Więc wybrałem opcję zdetonować. Z racji, że kapitan był w porządku, wierzył we mnie. Najgorsze jest to, że tam jest kapitan i on się tak jakby poświęci też, nie? Zamknął i tam wszystkich, tam jest Tom, wszyscy. No i stracimy w tym oto momencie bilet do domu, tak jak to mówił kapitan. Ale jaką ceną, nie? Bo nie wrócimy do domu, ale uratujemy świat. Czyli to jest... No to jest cena jednak... Chyba dużo wartościowa niż po prostu dotarcie do domu, bo tutaj możesz uratować cały świat. To by mogło być naprawdę złe, co by tutaj mogło się wydarzyć. Więc to jest dobre zakończenie według mnie chyba, że ratowaliśmy świat, ale kosztem było, że nie wrócimy do domu, no chyba, że jakoś kiedyś spróbuję się udać do domu w jakikolwiek sposób, ale no pewnie jest opcja na pewno, żeby dotrzeć do domu, jak nie w taki sposób, to w inny. No nie wiem, ja bym na przykład taką łódką popłynął tutaj z lewej strony na przykład. Nie musiałbym specjalnie tym okrętem płynąć. Nie wiadomo w ogóle, jak był daleko oddalony jego dom. Ile to kilometrów. Я сделал то, к чему привык за 20 лет. Спас остатки нашего мира. Капитан пожертвовал собой, чтобы не дать возродиться призраку ядерной войны. Не нажми я кнопку, билет домой был бы у меня в кармане. Właśnie, to ja też wspomniałem. No, какой ценой? Właśnie, jakim kosztem? To jest to. Naprawdę ciężki wybór. Bardzo ciężki. Każdy by chciał wrócić do domu. Ja wiernusz domoj. No, to jest podejście. Z kapitanem prywatnie też się fajnie bawiłem, bo właśnie byłem jakby w jego domku i robiliśmy taką imprezę, że my tam pili i to wszystko. I był właśnie nawet jakiś potwór, wbił właśnie ten, co na czworokach zawsze biegały te podstawowe potwory. To kopał go tam bił i później do niego gadał na kanapie, że to ja jestem właśnie sam i rozmawiał właśnie z tym potworem, nie? A zaś mówi, proszę, ja jestem tu, nie? No, fajny był naprawdę kapitan, szkoda, że właśnie takim kosztem, że musiał się poświęcić. Więc tak wygląda dobre zakończenie i jeszcze bym wrócił do złego zakończenia. Ok, i powracamy teraz do złego zakończenia, gdzie część tamtą, którą ogrywaliśmy, była taka sama, natomiast tutaj jest moment kluczowy. Tutaj możemy wybrać dobre bądź złe zakończenie. A że wybraliśmy przed chwilą dobre, także teraz zabieramy się za złe. I to jest najgorsze, bo patrzcie, kapitan cały czas przemawia, a Tom to słyszy, nie? Więc jak... Właśnie, jak nie zdetonuje, to zaś tego kapitana nie wiem, czy oni pojmują, czy jak. Więc nawet nie chcę wiedzieć, jak to złe zakończenie wygląda. Bo wiecie, ja już decydowałem, ale teraz wybierzmy to drugie. Więc tak się prezentuje złe zakończenie. Natomiast oficjalnie wybrałem dobre. Dla mnie dobre zakończenie było akurat w tej części, w tym dodatku takim kluczowym rozwiązaniem, a złe po prostu pokazuję wam w ramach dobrego i złego zakończenia. Ale oficjalnie jakbym miał wybrać, które ja zdecydowałem, to jest to dobre zakończenie. Złe wygląda w taki sposób, że widzicie, nie detonujemy okrętu, będziemy mogli wrócić do domu, natomiast chyba kapitana pojmą, tak mi się wydaje. No ja nie mógł postąpić inaczej. Czasami tak przeczuwam, ale nie wiem. Bo Tom to wszystko słyszał, nie? O co chodzi, co to znaczy, to wszystko, więc... Nasz detonator wrzucił do wody. Nic z detonacji nie będzie. Kwestia... Możemy wrócić do domu, ale... Przyniesiemy ryzyko na świat, jakby. Więc bardziej wolałem te dobre. Sami oczywiście możecie napisać, które według was jest lepsze, które mniej lepsze. Kto grał, może napisać, które wybrał. Czy też chciał zobaczyć obydwa zakończenia. Śmiało niech pisze. Śmialutko. I tak by się kończyła przygoda z metrem. Jest jeszcze dodatek tam Souls, coś tam. Ale wam powiem, że chciałem przejść jedynie ten dodatek. Tamten jakoś zbytnio mnie nie korcił. No podobno wygrał. W Moskwie ja był swoim wśród cudzych, a tutaj stał prosto cudzym. Tom протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку? Новой ядерной войны не случится. Старый мир мертв. Na trubie всего лишь. Oczywiście podsumowuję sobie za chwilkę, jak tylko polecą napisy końcowe i podsumuję dodatek oraz część podstawową metra, bo nie miałem okazji wspomnieć, a tutaj fajnie się składa, że mogę wszystko w całości wam opowiedzieć, także za chwilkę, jak się tylko to skończy. Flaga piracka w ogóle, więc to takie nietypowe trochę. Mówię, że to jakoś taka banda, że tutaj właśnie to jest... Mamy broń tam nuklearną, czy to wszystko i jesteśmy takim trochę zagrożeniem dla świata. Ale wróciliśmy do domu, nie? I gra dobiegła końcowi, więc może z racji, że to był dodatek, to może zacznę od dodatku, więc dodatek w pewien sposób ciekawy, na pewno chyba lepszy niż tamten, ponieważ tamten jakoś zbyt nie chciałem ogrywać, natomiast właśnie z tym samym chciałem sobie pograć, no ale jakby miał porównywać z częścią podstawową, no to część podstawowa bardziej mi się spodobała, bo tutaj na przykład, no przecież część podstawowa zawsze w grze jest lepsza niż dodatki. I tu bym się troszeczkę pokłócił, bo powiem wam, że na przykład rywalizacją takich dodatków, a części podstawowej to miałem w przypadku Wiedźmina, bo część podstawowa mi się podobała i Serca z Kamienia, fabularnie. Natomiast świat to mi się też podobał właśnie w Krew i Wino, ten bajkowy. Natomiast właśnie wspominam, że jest to taka rywalizacja i tutaj wygrała akurat bezpośrednio część podstawowa w Metro. To bardziej mi się tutaj fabularnie podobało. Natomiast porównując, bo to wszystko, czym mieliśmy w dodatku, co mieliśmy w części podstawowej, czyli na przykład mechanika, broni, jakieś dźwięki, to wszystko akurat było fajnie. Bardzo mi się, i to wspomnę jeszcze raz, bo to jest podsumowanie, także wspomnę jeszcze raz, to mówię na początku, kiedy grałem pierwszy odcinek z Metra, części podstawowej, to mówię, że bardzo mi się podobało ekwipunek, ponieważ był naprawdę taki unikalny niż w innych grach, gdzie masz normalnie wciskasz i tam masz ekwipunek normalnie. Tutaj fajnie, bo plecaczek, otwierasz plecaczek i masz cały ekwipunek, także to mi się bardzo podobało. To było na razie najlepszy ekwipunek, jaki po prostu w grach widziałem. To mi się bardzo podobało, z takim plecaczkiem, że sobie chodziłem i fajnie otwieram plecaczek i tu mam cały ekwipunek, więc to mi się jak najbardziej podobało. Podobał mi się kompas. Czyli ta cała mapa, nie było tak jak w normalnych grach, że masz punkt i nawet nie musisz wchodzić na mapę, bo ci do góry pokazuje jakaś na przykład strzałka, że tam musisz iść. Tu miałeś kompas i musiałeś po prostu iść w swoim kierunku, gdzie po prostu cel nas prowadził i to trzeba było tak wyczuć. Tak jak normalnie, by ci ktoś dał mapę na prawdziwym życiu i się kieruj tą mapą, a nie, że byś szedł na przykład z jakimś... towarzyszem, który by powiedział, no tutaj przejdziesz, tutaj pójdziemy, ja wszystko wiem. Także trzeba było zdać się na siebie. Klimat elegancki, post-apo bardzo fajne, no i to wam powiem, że takie chyba najlepsze post-apo, jakiego grałem, bo Apokalipsa na przykład, Dying Light, Apokalipsa Zombie, to bym to troszeczkę podzielił w inne po prostu rezultaty, bo oczywiście na razie, jak do tej pory, najlepszą moją grą to jest Dying Light, jakby kto nie wiedział, to teraz właśnie słyszy, no więc post-apo, a właśnie Apokalipsa Zombie to bym podzielił na inne kategorie, więc post-apo to na przykład bym dodał jeszcze na przykład Fallout, nie wiem, czy jeszcze coś takiego post-apo bym dodał na szybko, chyba mi nie przyjdzie, więc na razie post-apo to oczywiście Metro, więc bardzo mi się podoba, jeszcze wspomnę. Ja bym powiedział, że takie 8 na 10 dla Metra ocena, więc myślę, że taka wystarczająca jak właśnie na ten poziom. Czy bym polecił Metro? Ja bym polecił, oczywiście jak ktoś lubi takie post-apo, eksploracje, czy takiegokolwiek po prostu klimaty, to jak najbardziej się odnajdzie w tej grze. Dźwięki, audio, rozmowy, właśnie musiał tu być dubbing rosyjski i to było eleganckie, ponieważ jeszcze bardziej wczuliśmy się w ten klimat, więc fajna opcja. Jeżeli byłby dubbing polski, zastanowiłbym się tak szczerze. Bo z jednej strony byśmy wszystko słyszeli elegancko po polsku, ale z drugiej strony jest ten klimacik rosyjski, więc na pewno bym się zastanowił nad tym, albo bym dał prawo wam głosu, czy byście chcieli dubbing polski, czy rosyjski, czy po prostu na przemian. To wszystko by zależało od was. Więc Cóż, Metro za nami i to część podstawowa i dodatek. Także oficjalnie zakończona seria. Ile to było? 6-7 odcinków? Więc myślę, że tak akurat. Teraz widzimy się już z innych odcinków, z innych gier. Możliwe, że tych, co grałem do tej pory, albo czegoś innego. Na razie mamy to wszystko za nami. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się przejść. Że mogłem się z wami podzielić z tymi przynajmniej odcinkami takimi ciekawszymi. Bo przeważnie było właśnie jakieś szczelinka, to co się powtarzało. Właśnie takie rozmaicenie właśnie było zima tam, była pustynia, była tajga, martwe miasto. To wszystko mogłem wam właśnie pokazać takich odcinkach, żeby wam po prostu co innego pokazać. Bo ja mówię tak, mógłbym nagrać całą serię, jasne. Tylko, że właśnie to jest ta kwestia, że bym nagrał załóżmy z 20 odcinków i ja nie miałbym tej samej oglądalności, niż bym rzucił właśnie tak jak teraz 6 odcinków, na przykład 6-7 odcinków, to jest zupełnie co innego, bo nie chcę wrzucać całej serii, jak tak na przykład za dużo osób mnie nie ogląda, to wolę wrzucić parę odcinków, żeby było po prostu do zaangażowania, więc piszcie jak wam się gierka podobała, co wam się najbardziej podobało i widzimy się w czymś innym, także trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć.